Witam Was serdecznie, mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w gabinecie kosmetyki nowoczesnej Poczucie Piękna. Czy zastanawiałeś się czasami, czy powinnaś używać krem pod oczy? Czym on się różni tak na dobrą sprawę od kremu na całą twarz? Czy nie jest to tylko chwyt marketingowy? Tutaj odpowiedź jest nie do końca jednoznaczna, dlatego że oczywiście to jest znowu preparat, który dedykowany jest skórze, więc skóra pod oczami jest przecież też skórą taką jak na twarzy, ale nie do końca. Skóra pod oczami przecież nie ma chociażby nawet gruczołów łojowych, tak? Więc ona jest znacznie uboższa już naturalnie w lipidy. Ta sama skóra jest znacznie cieńsza. Tak? I z tego też powodu jeszcze szybciej będzie się starzała, będzie szybciej traciła na elastyczności, będzie znacznie szybciej widać na niej zmarszczki. Dlatego też to właśnie skóra pod oczami starzeje nam się praktycznie najszybciej. Więc właśnie, czy te argumenty nie wystarczą, żebyś już wiedział, że krem pod oczy powinien być używany? Czy krem pod oczy powinnam używać raz dziennie, czy dwa razy dziennie? A Ty jak stosujesz? Pewnie tylko na wieczór, bo przecież kto by miał na to rano czas? Jeżeli używasz kremu dwa razy dziennie, idealnie. Jeżeli używasz go tylko na wieczór, ok. Postaraj się raz na czas użyć go także na dzień. Natomiast ważniejsza na dzień jest ochrona SPF i to Ci też bardzo dużo da w Twojej pielęgnacji okolic oka, tak? Ale pielęgnacja nocna jest absolutnie, pamiętajmy o tym, niesamowicie ważna, żeby to była pielęgnacja bardziej w kierunku lipidowym i tłustym, tak? I tutaj nie mam na myśli tylko i wyłącznie okolic oczu, ale także całej twarzy. O tym będzie jeszcze zresztą kolejny filmik. Natomiast pojawiły się ostatnio na rynku preparaty typu serum pod oczy. Nasz kochany MAT, marka amerykańska, ma także w swojej ofercie serumy. Tam jest serum z retinolem, ale nie tylko, ba, tam jest czasami też serum z pochodną retinolu palmitynianem, retinolu, który jest bardzo bezpieczny. Tam jest taka substancja jak Matrixyl 3000, tam jest ProDew, kwas hialuronowy, tak więc cała masa substancji nawilżających, ale preparat o takiej suchej dosyć konsystencji, powiedzmy, tak? Tak więc, czy to będzie działało nawilżająco? Tak, to będzie działało bardzo mądrze i dobrze nawilżająco, właśnie nie w sposób obtłuszczający, więc ja bym tego typu preparaty na zasadzie serumu zaproponowała Ci do pielęgnacji dziennej, a krem jako warstwę taką prawie że śmietankową do stosowania na noc, jeżeli możemy pozwolić sobie na tak rozbudowaną pielęgnację. Czy taka jest Ci konieczna i potrzebna? O tym niech zadecyduje już Twój specjalista, albo Ty po prostu stań przed lustrem, popatrz na swoją skórę wokół oczu i powiedz, czy jesteś z niej zadowolona. Ale nie myśl, niestety, że pod wpływem kremu bądź serum Twoje zmarszczki znikną. To nie tędy droga. One mogą się wypłycić z uwagi na to, że będzie znacznie polepszona kondycja Twojej skóry, ale one nagle nie znikną. Zmarszczki wokół oczu są w 90% pochodzenia mimicznego, czyli my latami pracujemy nad tym, żeby właśnie one nam powstawały i żeby ta skóra nie sprężynowała już później aż tak szybko. Co nie znaczy, że nie należy dbać o skórę wokół oczu i nie tylko tą pod oczami, ale także o górnej powiece, bo my ciągle tylko na nie narzekamy. Że mamy opadające powieki, że jest z nimi to i to i to źle i niedobrze. Ale czy tak na dobrą sprawę dbacie o górną skórę powiek? I z tym pytaniem zostawiam Was do kolejnego odcinka. Poczuj się piękniej.